Cześć, z tej strony Paweł Kępa z małej wiejskiej firmy. Dzisiaj chciałbym Ci pokazać coś, co pomogło mi poradzić sobie z cięciem zasięgów przez Facebooka. No wszyscy doskonale wiemy, że jest coś takiego jak algorytm Facebooka, i podobno nasze posty czy posty na fanpage'ach docierają tylko do 10%, 5-10% osób, które nas śledzą. Czyli jak ja mam teraz na fanpage'u 3846 fanów to moje posty docierają do 200-400, powinny tak teoretycznie według algorytmu. No i na większości fanpage'y, jakie tutaj posiadam, mam ich kilkadziesiąt, to faktycznie tak jest, że, że te posty docierają do tak małej liczby osób. No chyba, że jest jakiś fajny wirusowy post, który się rozniesie, no to te zasięgi się zwiększają. A pokażę Ci teraz, jak sobie poradziłem z tym tutaj u mnie na moim fanpage'u blogowym. Jestem teraz właśnie na nim. Teraz przejrzymy sobie po prostu wspólnie ostatnie posty moje, jakie, jakie się pokazały. Tutaj mamy post sprzed 30 minut, także on jeszcze nie ma jakiegoś dużego zasięgu, 176 osób, jedno polubienie, jedno serduszko. Tutaj jest, jest wczorajszy post, także on tu też zebrał 1000, 1000 osób zasięgu 1800 osób zasięgu to już i tak jest więcej niż te wspomniane 50%, bo to jest około 25% 25% zasięgu i to jest po prostu sonda, tak? Jest tekst i jest sonda głosowanie a lub wersja a odpowiedź a lub odpowiedź b. Kolejny post to jest kolejny post to jest znowu zdjęcie. Jest zdjęcie, jest tekst, zobacz więcej. Każdy post, który mam, jest dość długi i jest przycisk zobacz więcej. Czyli przeciwstawiam się temu, co mówią wszyscy, że ludzie nie lubią dużo czytać, że ludzie lubią krótkie posty i tak Zobacz, tutaj mam 2000 osób i 6 lajków, jakieś komentarze i tak Kolejny post to jest artykuł, i tutaj mam 2800 osób czyli 75% zasięgu całego fanpage'a, są komentarze, i tak dalej. Tutaj mam kolejny post i mam 4600, czyli przekroczyło nawet, przekroczyło nawet zasięg fanpage'a, tak fanpage ma 4000, niecałe tutaj mam 4600 i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie tu jest 2000, 2500, znowu 2500 1600 3000 i tak dalej, tak dalej, także wszędzie jest powyżej tych, powyżej na pewno tych 5-10%, tak? Sięga połowy fanpage'a nawet do ponad 100%. I teraz zobacz, nigdzie nie mam tutaj postu promowanego, jak, jak dotąd, nigdzie nie mam postu promowanego. Wszystko to jest zasięg organiczny. I dlaczego tak się dzieje? I druga rzecz, na którą zwróć, zwróć uwagę, wszędzie mam ten przycisk Zobacz więcej, czyli wszędzie mam długi tekst. Nie ograniczam się do tego, co mówią wszyscy, żeby wrzucać krótkie teksty i najlepiej tylko samo zdjęcie, tak? Właśnie nie. Ludzie, ludzie lubią, jak widać, długie teksty wbrew temu, co mówią. Także to jest na pewno ta rzecz, która pomaga w, do, w dobiciu do, tak, duży, do, do tak, tak dużego zasięgu. Do tego. Mam tylko jedną reklamę włączoną w tej chwili i to jest reklama artykułu, który się nazywa Jak reklamować swoją firmę, nie mając ani czasu, ani pieniędzy. Tutaj mam 71 reakcji, lajków, serduszek i tak 18 komentarzy, 25 udostępnień. Jedna reklama, która napędza ruch tak naprawdę. Pozostałe posty, pozostałe wrzutki na, na tablicę. Nie są promowane w tej chwili. I teraz mogę sobie wybrać dzięki temu, że mam tyle postów nawrzucane. Patrzę sobie, który ma największy zasięg, który ma najwięcej reakcji i mogę dzięki temu trafniej wskazać ten, który będę za chwilę promować. Czyli spośród, nie wiem, ostatnich 10 postów wybieram na przykład o, ten, Ma 3300. Jeden z, jedna z większych ilości, tak. Czyli wybieram sobie te, ten post, który ma najwięcej, tutaj masz, masz też naj, najwięcej sporo reakcji, prawie 20 i tak dalej, komentarze i tak dalej. Także to jest post, który jest potencjalnie następny w kolejce do promocji. Czyli nie, nie wrzucam posta i od razu go promuję, wrzucam na własną reklamę, tylko po prostu obserwuję, co się dzieje, który zbiera najwięcej reakcji. No ten ma na przykład 1600, więc trzeba by go na, na przykład poprawić, tak? zrobić tutaj jakieś fajne zdjęcie, zmienić ewentualnie opis i sprawdzić, co będzie się działo. Tutaj mam 2500, więc teoretycznie nadawałby się do reklamowania i tak dalej. Jeśli byłoby tych lajków tych, tego zasięgu mało, no to po prostu nie opłaca się go promować. Ten jeden promowany post napędza po prostu ruch na cały fanpage. Co najważniejsze, napędza ruch osób, które są zainteresowane tematyką, jaką prezentujesz na fanpage'u. Bo często widzę, że zapraszamy znajomych na, do polubienia fanpage'a. Że w ogóle robimy reklamę na lajki. Ja tego nie mam, tak? Nie mam żadnej reklamy na lajki. Nie zapraszałem znajomych do polubienia fanpage'a. Jeśli już moi znajomi go polubili, to sami po prostu to znaleźli i, i polubili, nikogo nie zapraszałem. I to pomaga w tym właśnie, że te zasięgi są tak duże, bo kiedy lubią obserwują twój fanpage osoby zainteresowane rzeczywiście tematyką, którą prezentujesz, no to te zasięgi są większe jeśli zapraszasz znajomych zapraszasz przypadkowe osoby czy robisz reklamę na lajki no to no to po prostu. Twoje treści docierają do osób niekoniecznie zainteresowanych tym co masz do zaoferowania i wtedy tak to właśnie wygląda. I kolejna rzecz zobaczę tutaj nie mam pokazałem ci nie wiem około 10 postów mam jeden post sprzedażowy na samej górze wszystkie inne posty to mają na celu zaangażowanie osób które a, które tutaj się przewijają. No może to zaangażowanie nie jest największe, największe. Niektóre posty mają 4 lajki, niektóre 10, niektóre 20, a inne 40. Mm, można lepiej, tak? E, znam fanpage, które mają 4000 followersów, i mm, dużo lepiej sobie radzą, dużo więcej tych reakcji mają. Natomiast, tak jak mówię, to jest testowanie. Widzę, że ten post chwycił, mogę go reklamować. Widzę, że kolejny nie chwycił i niekoniecznie muszę go reklamować, tak bo po prostu jest słabszy niż inne, muszę nad nim popracować i tak dalej, i tak dalej. A lajki, wszystkie lajki, które tutaj są zebrane, to praktycznie to jest efekt uboczny tych dobrych działań, tak? Tych dobrych działań, I tak samo będzie z, z ofertami. Zakupy w ofertach to będą efektem ubocznym po prostu. Tych wszystkich działań. A najważniejsze, żeby, żeby wykorzystywać te zasięgi, tak? Także, także tak to wygląda. Przeanalizuj Twój fanpage, jak to wygląda właśnie pod tym kątem e, tych treści, ile treści masz takich angażujących w stosunku do tych sprzedażowych, jakiej długości są te teksty, e, ilu jest, e, ile jest reakcji pod każdym postem, ilu jest, jaki jest zasięg pod każdym postem, e, ile jest komentarzy, i tak dalej i tak dalej. I dopiero te posty, które, które osiągają jakieś fajne rezultaty, zaczynasz promować. I dzięki temu, że wrzucasz na przykład codziennie jeden, dwa posty, to jesteś, masz z czego wybierać. Jeśli męczysz się, żeby um, wrzucić jeden post na tydzień, no to po prostu nie masz z czego wybierać i, i promujesz ten, który jest nieprzetestowany, który nie wiesz, czy będzie miał do, dobry odbiór. E, wywalasz po prostu swoje pieniądze wtedy w błoto. Także, także tak to wygląda. I nie martw się tym w ogóle, że, że nie wiesz, o czym nie wiesz, co masz rzucać na fanpage, nie wiesz, jakie posty masz rzucać, i tak dalej. No to właśnie wynika z tego treningu codziennego. Jak wrzucisz co, co, codziennie 1, 2, 3, 4, 10 postów, to nabierzesz tej wprawy i będziesz miał, będziesz mieć większy materiał do analizy i wtedy sobie po prostu wybierzesz posty, y które y będą miały dobry odbiór. Także. Przeanalizuj sobie swój fanpage teraz i pod tym właśnie kątem i, i wprowadź zmiany, tak, konkretne zmiany. Także w tym wideo to już wszystko. Jeśli Ci się podobało, daj łapkę w górę. Możesz zaraz subskrybować, jeśli jeszcze tego nie, nie zrobiłeś. No i do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć.